kiedy jest pan tutaj i wspomaga akcję pomóc przesiedlić, dzieciom przetrwać zimę. Powód chyba wydaje się oczywisty, ale może kilka słów. Dlaczego akurat tak? Myśmy mieli przyjemność i okazję być przy narodzinach tej akcji. Strasznie szybko wszystko się odbyło, 20 lat temu. Trzymamy kciuki każdego roku i mniej więcej o tej porze od 20 lat jesteśmy tutaj, kibicujemy tej akcji, bo nas wszystko prosta, czysta i przejrzysta. Nie obracamy pieniążkami. To nic nowego, bo pewnie to większość rozmówców mówi i podkreśla. To jest po prostu dobra akcja, gdzie daje się produkty. Wszyscy widzą natychmiastowy skutek tego drobnego gestu, takiego czy innego, czy to jest węgiel, jedzenie, odzież, buciki, słodycze, konserwy, co by to nie było. Tak jak w tej piosence, czy kawałek chleba, to nie podlega żadnym złym emocjom, spekulacjom i domniemaniom, że ktoś coś z tym zrobił złego. Nie, jak komuś dajemy chleba, to kawałek czy węgla, to trzeba albo ubranie, to ma się albo ogrzać, albo odziać, albo pożywić. To są najprostsze metody, sposoby i ta akcja posługuje się takimi właśnie narzędziami.